Dzień dobry, panie przewodniczący. Już mogę tak się do pana zwracać oficjalnie. Jak się pan czuje w nowej roli? Stresik jest oczywiście przed nowymi wyzwaniami i nowymi doświadczeniami, ale dobrze, dobrze, generalnie dobrze. Powiedział pan, że będzie pan przewodniczącym wszystkich ugrupowań. Będę się starał na pewno, tak. Jakieś przesłanie do narodu? Do narodu chcemy pracować za rzecz gminy, to co ja już robię od dwie kadencje poprzednie, teraz trzecią, tak, razem z większością tu już obecnych na rady i mam nadzieję, że nowi radni również będą chcieli pracować na rzecz i dobro naszych mieszkańców. No cóż, dziękuję bardzo za zaufanie radnym, którzy mnie poparli w wyborze na przewodniczącego. Dziękuję wszystkim mieszkańcom za oddane na mnie głosy i na moje ugrupowanie. I mam nadzieję, że będziemy dobrze przez następne lata razem współpracować z panem burmistrzem i będziemy działać na rzecz naszych mieszkańców. Czy w Radzie się czuje pan jako członek Platformy Obywatelskiej, czy jako członek Rady Miejskiej? Przede wszystkim jako mieszkaniec Goleniowa się czuję, a oczywiście jestem członkiem i przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w Goleniowie. I to też jest jakby ważne dla mnie oczywiście, bo jestem wieloletnim członkiem, ale przede wszystkim w Radzie czuję się jako radny i jako przedstawiciel naszych mieszkańców wszystkich w Goleniowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.